Cześć. Mam wiele pytań od Was, jeśli chodzi o liczby ujemne. Jak dodajemy, jak odejmujemy, mnożymy, dzielimy właśnie liczby ujemne. Ponieważ w ostatnim filmiku potęgowaliśmy i tam się pojawiły właśnie przykłady liczb ujemnych, to stwierdziłam, że dziś będzie filmik o dodawaniu i odejmowaniu liczb ujemnych. Postaram Wam się to wytłumaczyć na przykładach. Mamy takie działanie: minus 5 dodać minus 7. Na początek będziemy sobie dodawać liczby ujemne. I teraz tak, widzimy po pierwsze, że tutaj mamy dług minus 5 zł, czyli już jesteśmy na tym długu i musimy dodać jeszcze drugi dług 7 zł. Czyli musimy dodać te dwa długi i wtedy będziemy wiedzieć, jaki mamy całościowy dług. Czyli tak naprawdę musimy te liczby dodać. Jeśli chcielibyśmy sobie narysować oś liczbową i zaznaczymy sobie tutaj 0, minus 5 będzie tutaj i jesteśmy na minus 5 w tym momencie i musimy dodać jeszcze minus 7, czyli musimy pójść w lewo o minus 7 jeszcze. I wtedy nasz dług wynosi minus 12. Czyli tak naprawdę dodajemy nasze długi, jesteśmy na jednym dużym długu minus 12. Ok, spróbujmy sobie zrobić inny przykład. Minus 6 dodać 10. Tutaj widzimy, że jesteśmy na razie na minusie i mamy dług, załóżmy 6 zł, ale oddaliśmy 10 zł, czyli powinniśmy być na plusie, ponieważ to, co oddaliśmy, jest większe. Spróbujmy sobie narysować oś liczbową, żeby to zobaczyć. Czyli tak, tu mamy 0, minus 6 będzie tutaj i oddaliśmy komuś 10, czyli plus 10 zł. I jesteśmy na plusie, oczywiście 4 zł. Czyli minus 6 dodać 10 to będzie 4. Ok, i teraz na przykład zróbmy sobie takie działanie. Minus 8 dodać 3. Minus 8 dodać 3, czyli mamy dług minus 8, jesteśmy na długu minus 8 i oddajemy komuś 3 zł, ale dług mamy większy od tego, co oddajemy. Więc narysujmy sobie też oś liczbową, żeby to zobaczyć. Tutaj mamy 0, jesteśmy na długu minus 8 i oddajemy tylko 3, czyli oddajemy 3 zł, załóżmy. I cały czas jesteśmy na długu minus 5, czyli minus 8 dodać 3 to jest minus 5. Czyli jeszcze musimy temu komuś oddać, załóżmy, 5 zł. Ok, a jeszcze inny przykład. Minus 2,5 dodać 10. I spróbujcie sami to rozwiązać. Jesteśmy na długu minus 2,5, oddajemy 10 zł, więc jesteśmy na plusie. Jesteśmy na plusie 7,5. Możemy też inaczej rozwiązać to zadanie, ten przykład i zastosować to, że dodawanie i odejmowanie jest naprzemienne. Czyli jeśli tu mamy minus 2,5, a tu mamy plus 10, to możemy zrobić 10, ponieważ to jest na plusie, minus 2,5. I zamieniliśmy to po prostu miejscami. 10 minus 2,5 to jest 7,5. I też nam tak to wychodzi. Czyli zamieniliśmy po prostu dodawanie na odejmowanie. I wychodzi nam dobry wynik. Co jeśli mamy faktycznie odejmowanie? Mamy dług minus 3, i jeszcze dług minus 4. Zaciągnęliśmy pierwszą pożyczkę minus 3 i jeszcze zaciągnęliśmy minus 4. Czyli w sumie mamy długu
oczywiście jesteśmy na minusie, minus 7, czyli po prostu te długi nam się dodawają. Jeśli chcielibyśmy to zobaczyć na osi liczbowej, to by było coś takiego. Tu mamy 0, mamy minus 3 i jeszcze w tą stronę, bo na minus, bo w lewo są jeszcze mniejsze liczby, minus 4, czyli minus 7. Spróbujmy sobie na odejmowanie zrobić jeszcze inny przykład. 9 minus 11. Jesteśmy na plusie 9 zł i musimy komuś oddać 11 zł, czyli będziemy na minusie. Zobaczmy sobie to na osi liczbowej. Tu jest 0, bo jesteśmy na plusie 9, ale musimy komuś oddać 11, czyli idziemy w lewą stronę na osi liczbowej, czyli minus to 11. Minus 11 to będzie 9 minus 11, minus 2. Czyli wynik minus 2. A teraz spróbujmy zrobić zupełnie inny przykład, też oczywiście dotyczący odejmowania. 5 minus minus 6. I teraz właśnie to jest to sławne minus i minus daje nam plus. Czyli jeśli mamy 5 minus minus 6, to będzie 5 plus 6, czyli 11. Jeśli chcemy to zobaczyć na osi liczbowej, no to mamy taką sytuację. Jesteśmy na plusie 5 i musimy odjąć minus 6. Czyli odjąć minus 6, to znaczy dodać tak naprawdę 6. Dodać 6. Czyli to będzie 11. Ok. I jeszcze coś trudniejszego, minus 7, minus, minus 3. Możecie spróbować to zrobić sami. Minus i minus daje nam tutaj plus, czyli będzie minus 7 dodać 3. Mamy dług minus 7 i spłaciliśmy 3, jesteśmy cały czas na długu minus 4. Mam nadzieję, że te liczby ujemne, dodawanie, odejmowanie liczb ujemnych jest już dla Ciebie jasne. Wystarczy przećwiczyć sobie parę przykładów, żeby wejść w prawe. Jeśli to rozumiesz, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, ponieważ następnym razem zrobię filmik o mnożeniu i dzieleniu liczb ujemnych. Więc do następnego razu, do zobaczenia, na razie, cześć!